Odnalazłem filmy z 2014 roku. Są to filmy z okresu, kiedy jeszcze nie robiłem sam napraw, a wykonywał je Marek, zawodowiec przez duże Z. Jest to ta sama technologia napraw sam, która jest obecnie w użyciu, ale naprawa jest w hali, co w jakiś sposób ułatwia sprawę. Niemniej warto popatrzeć, jak robi to jeden z lepszych zawodników w tym fachu, gość z wieloletnim stażem i ewidentną żyłką do takiej zabawy. A sprawa wygląda następująco. Krótkie oględziny tego zderzaka, bo będziemy naprawiać zarówno łuszczycę, jak i drobne odpryski. Zaczynamy od maskowania miejsca naprawy. Ja zazwyczaj maskuję po szlifowaniu. No chyba, że chcę zabezpieczyć miejsce, które może być przez przypadek potraktowane papierem ściernym, a mi na tym raczej nie zależy. Przypatrzcie się uważnie, jak robi to Marek, ile w tym wszystkim jest staranności, dokładności i cierpliwości. Muszę się przyznać, że ja niestety takiej cierpliwości w sobie nie odnajduję, i z reguły maskowanie zawsze w jakiś sposób nie jest perfekcyjne. No i tutaj widać właśnie, co daje praktyka. Pewnie nieraz musiał później po naprawie poprawiać po złym maskowaniu, to teraz robi to właśnie tak. Do maskowania używamy oczywiście taśmy lakierniczej, broń Boże malarskiej, bo nie chcemy mieć niespodzianek. Tak jak widać, używane są taśmy różnej szerokości. Przy okazji drobna uwaga, film jest z 2014 roku, a mamy obecnie 2023, więc niektóre produkty będą się różnić. Czasem jest to tylko różnica w opakowaniu, a czasem jest to inny produkt. Co ważne, jeśli wymieniamy produkt w technologii, to go sprawdzamy bardzo skrupulatnie i zawsze wymieniamy na lepszy. Specjalnie zostawiam tak długi fragment o maskowaniu, żebyście zobaczyli, jak naprawdę ważny jest ten etap naprawy. I że warto się do tego przyłożyć, żeby uniknąć przykrych niespodzianek. Domyślam się, że niektórzy z Was pukają się teraz w czoło i mówią, że przesadzam z tym maskowaniem, że to jest jak pisanie doktoratu ze smarkania. Ale każdy, kto spartoli maskowanie, szybko się przekona, że to, o czym teraz mówię, to nie banialuki. Jak widzicie, do maskowania użyta jest folia malarska, która jest w zestawie materiałów ściernych. Lakiernicy używają raczej specjalnego papieru. A jeśli folii, to takiej specjalistycznej, innej od tej użytej na filmie. Ale w naszych warunkach folia malarska jest bardziej praktyczna. Co prawda niektórzy twierdzą, że folia jest B, ale w technologii napraw sam zdaje egzamin celujący. Teraz przystępujemy do rozszlifowania stref naprawy. Trzeba to zrobić, nawet jeśli się wydaje, że nie trzeba, to trzeba. Rozszlifowując strefę naprawy, uzyskujemy łagodne przejścia między miejscem naprawianym a starym lakierem. Tutaj nie mamy do czynienia z rdzą i głębokimi wżerami, więc spokojnie możemy zacząć od papieru z IAP-240. Jak widzicie, Marek używa klocka na rzep i to narzędzie wszystkim gorąco polecam. Proszę bardzo, zmiana papieru bez najmniejszych problemów. Do tego typu prac ręcznych nic lepszego na rynku nie spotkałem. Ma jedną stronę twardą do płaskich powierzchni i miękką do, nazwijmy to, obór. Nie musimy przytrzymywać papieru, możemy robić profile, bardzo fajna sprawa. Tam, gdzie trudno dojść klockiem, do wykończenia wyjątkowo trudno dostępnych miejsc stosujemy gąbkę z Yasof P400, która jest w zestawie materiałów ściennych. Zmywacz dla wygody można przelać do rozpylacza i nie stosować żadnych zamienników zamiast zmywacza, błagam. No i czas na pierwsze odtłuszczanie. Bardzo ważna sprawa przy lakierowaniu, czy ogólnie malowaniu. Powierzchnia zawsze powinna być odtłuszczona. I tutaj wężykiem nie stosujemy żadnych, podkreślam, żadnych zamienników typu benzyna, nitro, preparat od szwagra, etc. I kolejna ważna rzecz, nie pozostawiamy zmywacza do samodzielnego odparowania. Używamy dwóch kawałków czyściwa, jednym przycieramy powiedzmy na mokro, a drugim wycieramy do sucha. Na tak przygotowaną powierzchnię możemy już nałożyć szpachlówkę. W przypadku elementów plastikowych nie ma innych opcji, stosujemy wyłącznie szpachlówkę Goldcar Flex. Jest to specjalnie przygotowana szpachlówka na elementy plastikowe. Ma odpowiednią elastyczność, jak sama nazwa wskazuje, i dodatkowo rozszerzalność termiczną, która odpowiada mniej więcej temu, jak się zachowuje element plastikowy pod wpływem temperatury. Kombinacja z innymi szpachlówkami sprawdza się tu jak cymbałki w heavy metalu. Szpachlówkę rozrabiamy w niewielkich porcjach,
Jak widać na filmie, niewiele tego idzie, aż pachlówka po zmieszaniu z utwardzaczem ma jakieś 5 minut na swobodne wyłożenie. Więc jak zmieszamy jej za dużo, to po prostu stwardnieje i będziemy musieli ją wyrzucić. No też pachlówka wyłożona, odczekaliśmy 30 minut, żeby się utwardziła i teraz zabieramy się za szlifowanie. Używamy dokładnie tego samego, czego używaliśmy do rozszlifowania. W zależności od tego, ile nałożyliśmy szpachlówki, to możemy zacząć albo od ZIA P240, albo od razu od ZIA P320. Szpachlówki Goldcar szlifuje się bardzo łatwo, ale na co musimy zwrócić uwagę w tym wypadku, to wierne odtworzenie powierzchni. Sprawdzamy specjalistycznymi narzędziami, w naszym przypadku są to ręka i oko, czy powierzchnia jest idealnie odtworzona. Jeśli tutaj nie będziemy precyzyjni, to na koniec wszystko będzie wyglądać jak klocek kościotrupa. Tu ciekawy trik, ponieważ papier podczas szlifowania się zapycha, można go częściowo czyścić przez wycieranie go w spodnią stronę gąbki ZIA-Soft. I ponownie odtłuszczamy. Oczywiście nie jest tak, że w przyrodzie istnieje tylko odtłuszczacz Autofit, ale amatorom nie radzę ryzykować i próbować na własną rękę dobierać jakiś inny preparat. Kolejny etap to podkładowanie. Teoria jest taka, że w zależności od tego, jakich użyliśmy papierów, czyli powiedzmy, jeżeli zaczęliśmy od ZIA P150, bo była rdza, czy innego rodzaju ostre szlifowanie, to kładziemy 3 warstwy pokładu. A jak od ZIA P240, to 2 warstwy podkładu. I mniej niż 2 nie dajemy nigdy. W sklepie posiadamy tylko jeden rodzaj podkładu, po to, by uniknąć dylematu, którego akurat użyć. Ten, który jest aktualnie w ofercie, jest odpowiedni. Tu mała dygresja. Jestem w stanie zrozumieć, że moje opowieści o tym, żeby nie kombinować i nie odbiegać od technologii, niektórym wydają się przesadzone. Naturalnie dla tych, którzy doszukują się teorii spiskowych nawet w warcabach, moje słowa pewnie nie będą przekonujące, ale dla pozostałych. Fajność technologii Napraw Sam polega na tym, że nie zostawiamy amatora samemu sobie. Nie każemy wam podejmować decyzji, co macie kupić i co do czego pasuje. Wszystko, co trzeba, jest w naszym sklepie. Nawet Marek, czyli ten facet z filmu, nie odbiega od technologii, mimo tego, że wie o lakierowaniu wszystko. Podkład trzeba wyszlifować, a do tego używamy ZIA Soft P600 na mokro. Zaczynamy szlifować po 30 minutach od nałożenia ostatniej warstwy podkładu. I tu przydatna uwaga. Całą naprawę w zasadzie można podzielić na 2 etapy. Do nałożenia podkładu i później. O co chodzi, objaśniam. Od momentu rozpoczęcia naprawy do położenia podkładu w zasadzie musimy wszystko robić bez zbędnego czekania. Ponieważ jeżeli rozszlifujemy, to powinniśmy to jak najszybciej zaszpachlować, a szpachlówkę jak najszybciej zabezpieczyć podkładem. W momencie, kiedy już jest podkład na elemencie, to możemy przerwać całą operację i wrócić do niej, kiedy nam pasuje. Natomiast jeśli rozpoczniemy kolejny etap, czyli nałożymy bazę, to już musimy iść z naprawą do końca, bo technologia wymaga tylko przerw między warstwami. Technologia mokre na mokre, tak zwana. Wszystko odbywa się jedno po drugim z przerwami między warstwami po 10 minut, oprócz blendera, który idzie natychmiast po ostatniej warstwie lakieru bezbarwnego. Po odtłuszczeniu powinniśmy ogarnąć całą strefę naprawy ściereczką antystatyczną, żeby zebrać drobne pyłki i pozostałości. Na filmie nie było to pokazane, ale taki zabieg powinniśmy też zrobić, jak odtłuścimy strefę po szlifowaniu szpachli. Ściereczką pracujemy bardzo delikatnie, ponieważ zawiera klej i jak przyciśniemy za mocno, to klej zostanie na elemencie. Ściereczki powinniśmy używać zarówno po szpachlowaniu, po podkładowaniu i po nałożeniu bazy. No i właśnie czas na kolor, czyli bazę koloryzującą. Tu nie ma reguły ile warstw, bo psikamy do momentu pełnego pokrycia kolorem. Po prostu trzeba obserwować, czy farba już w pełni kryje, czy jeszcze wymaga kolejnej warstwy. Lepiej dać jedną warstwę więcej niż mniej. W większości przypadków jest jeden spray z kolorem, ale bywają wyjątki. Kolory słabo kryjące, najczęściej czerwone, ale również żółte, niebieskie i zielone potrzebują czasem dodatkowej bazy koloryzującej i wtedy trzeba użyć dwóch baz. Pierwszej jako tak zwany podkład koloryzujący, a drugi z właściwym kolorem. W samej aplikacji wiele to nie zmienia, po prostu najpierw używamy jako tło pierwszej bazy, a później dajemy właściwy kolor.
Zarówno przy nakładaniu bazy, jak i podkładu czy lakieru bezbarwnego musimy pamiętać o tym, że każda kolejna warstwa powinna wychodzić poza poprzednią. Przez to oczywiście strefa naprawy się powiększa, ale dzięki temu unikamy m.in. efektu odcięcia. Przez takie działanie w przypadku bazy uzyskujemy efekt zwany cieniowaniem, czyli rozmyciem koloru, tak bym to nazwał. Po 10 minutach od nałożenia ostatniej warstwy bazy koloryzującej bardzo delikatnie omiatamy całą strefę naprawy ściereczką antystatyczną. Można powiedzieć, że muskamy powierzchnię. I teraz lakier bezbarwny. Lakier, który obecnie mamy w ofercie, już nie wymaga tego, żeby kłaść go w maksymalnie 2-3 warstwach. Mamy zatem większe pole manewru. Jak widzicie, lakier nakłada się takimi spokojnymi, długimi ruchami, ale tak to wygląda w hali. Natomiast jak robi się to na powietrzu i do tego jeszcze wiatr przeszkadza, to ciężko tak gładko i równo prowadzić spray. Dlatego na powietrzu te ruchy są bardziej chaotyczne. Co jednak nie zmienia właściwości samego lakieru. Jeżeli lakier ma odpowiednią grubość na końcu, to będzie się błyszczał. Z reguły jednak trzeba mu w tym pomóc przez polerowanie. I tu ważna uwaga, nie zabieramy się za polerowanie wcześniej niż po tygodniu od lakierowania. Producent co prawda wspomina o 72 godzinach, ja jednak radzę poczekać dłużej. To na pewno nie zaszkodzi. To samo dotyczy myjni czy jakichś innych mechanicznych działań na lakierze. Możemy się już pokusić wstępnie o podsumowanie. Czym ta naprawa różni się od tego, jak ja wykonuję te naprawy? Pomijając warunki, czyli to, że naprawa jest robiona w hali, pierwsze, co się rzuca w oczy, to niezwykła staranność i cierpliwość, z jaką Marek pracuje. A przecież akurat on mógłby się pokusić o nonszalancję, bo zrobił takich napraw tysiące. To pokazuje, że trzeba się po prostu przyłożyć do roboty. Mimo że Marek ma więcej błękitnej lakierniczej krwi niż cała wioska smerfów, nie idzie na skróty i nie kombinuje z technologią. Skoro on tego nie robi, to tym bardziej Wam tego nie polecam. Jako ostatni spray idzie blender, natychmiast po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru bezbarwnego i tylko na granicy łączenia nowego ze starym lakierem, po to, żeby się ten nowy wtopił w stary i żeby nie było odcięcia, czyli widocznej granicy między nowym i starym lakierem. Teraz pozostaje nam usunąć maskowanie. Robimy to po około 5 minutach od zakończenia pracy blenderem, zanim lakier zaschnie. I tu znowu, zobaczcie, z jaką starannością jest to robione. Zepsuć robotę na tym etapie przez to, że coś nam gdzieś spadnie na świeżą naprawę, to zgroza. Zatem powoli, spokojnie i uważnie. Jeśli mamy jakieś pretensje do lakieru, że się nie błyszczy, to po tygodniu polerujemy i tak to wygląda. Sami widzicie, jak wyszło. Oczywiście film wszystkiego nie odda, bo po prostu nie sposób takich niuansów pokazać. W trakcie szczegółowych oględzin okazało się, że są drobne zastrzeżenia co do odcienia lakieru. Wzięło się to stąd, że mieliśmy problem pod koniec, bo było już prawie pusto w butlach. I tak trochę w trybie oszczędnym nakładaliśmy bazę, czego nie zalecam. Ale uparłem się, żeby nie dorabiać bazy po to, żeby zasymulować warunki, w jakich właśnie Wam się może przydarzyć pracować. No i teraz Marek wypatrzył tam jedno miejsce, gdzie przydałaby się poprawka, ale powiem Wam szczerze, że dla mnie to było chyba lekko wydumane. Zresztą po miesiącu w ogóle już tego nie widziałem i zapomniałem, że w ogóle były jakieś uwagi, także w końcu nie było tematu poprawki. Pamiętajcie, trzymajcie się ściśle technologii i przyłóżcie się do roboty. Będzie miód i orzeszki.